Serdecznie w nowym, zrewitalizowanym, malowniczym parku w Czerniewicach na powiatowym konkursie potraw kulinarnych. Po dwuletniej przerwie pandemicznej powraca czerniewickie gotowanie. Jeden z najstarszych konkursów powiatowych. Jest nam niezmiernie miło, że reprezentacje gmin powiatu tomaszowskiego zgłosiły się do konkursu i dziś przybliżą nam smaki regionalne, ale nie polskie, a ukraińskie. Jakie dania będą królowały na stołach, przybliżą nam członkowie komisji konkursowej po zakończonym konkursie i oczywiście panie, które są tam w naszym nowym obiekcie, serwujące konkursowe potrawy. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do tej kulinarnej uczty, staropolskim zwyczajem pragnę serdecznie powitać gospodarzy dzisiejszej uroczystości, starostę tomaszowskiego, pana Mariusza Węgrzynowskiego z małżonką oraz pana wójta gminy Czerniewice, Andrzeja Bednarka wraz z małżonką. Dostojni goście, szanowni mieszkańcy gminy Czerniewice, powiatu tomaszowskiego, województwa łódzkiego i goście z Ukrainy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Czerniewicach na 19. powiatowym konkursie kulinarnym. Szczególnie witam panie z kół gospodyń wiejskich przygotowujące potrawy do tego konkursu oraz panie z Ukrainy, które też przygotowały swoje potrawy. Są to już 19 kulinaria, w których panie konkurują w przygotowywaniu potraw z różnych regionów Polski. Podczas jednego z konkursów kosztowaliśmy dań kuchni romskiej, a na scenie gościliśmy Don Wasyla. Na kolejnym spotkaniu królowała kwaśnica kuchni góralskiej, a na scenie rozbrzmiewała muzyka góralska. Dzisiaj na stołach przygotowanych przez panie z poszczególnych kół gospodyń wiejskich będziemy smakować potraw rodem z Ukrainy. W związku z wojną u naszych wschodnich sąsiadów gościmy w naszej gminie mamy z ich dziećmi. Panie z Ukrainy na dzisiejsze święto też przygotowały smaczne dania charakterystyczne dla kuchni ich kraju. W tym miejscu chcę Państwu życzyć dobrej zabawy podczas dzisiejszej uroczystości i oczywiście smacznego. Szanowni Państwo, 12 czerwca 2022 roku, Czerniewice, gmina Czerniewice, 19 powiatowy turniej kulinarny. Ten turniej, proszę Państwa, już wrósł w tradycję naszego powiatu, powiatu tomaszowskiego, w którym dzieje się dużo. Przede wszystkim każda z gmin stara się przypominać te wartości, które są związane z tradycją danej gminy, z tradycją regionu, powiatu, województwa, ale również z tradycją polską. Tutaj w gminie Czerniewice ten konkurs odbył się w takiej atmosferze wzajemnego szacunku, radości, również do tradycji ukraińskich. Koła gospodyń wiejskich, które wystawiły tutaj swoje produkty, napracowały się nieprawdopodobnie. To, co zaprezentowały te panie, jest czymś wyjątkowym, czymś znakomitym i dobrze, że włączają się w pracę tych kół bardzo młode osoby. To budzi taką daleko idącą nadzieję, daje nadzieję, że te wszystkie wartości, które wiążą się z kulturą polską, będą dalej przekazywane z pokolenia na pokolenie. Serdecznie gratuluję tym wszystkim, którzy tutaj wzięli udział w tym turnieju. I to, co jest ważne, to, co jest istotne. Bardzo wiele osób zaangażowało się, żeby właśnie taki turniej mógł się odbyć, żeby miał miejsce i żebyśmy mogli podziwiać pracę rąk pań z kół gospodyń wiejskich z powiatu tomaszowskiego. Także bardzo im serdecznie dziękuję za ten wkład pracy, za to, co robią na co dzień, żeby kultywować tą lokalną tradycję.
wiele innych imprez towarzyszących temu wydarzeniu pokazuje, że Polacy chcą się integrować, że chcą się spotykać, chcą rozmawiać, ale przede wszystkim chcą się również wspólnie bawić. I to jest bardzo istotne w takiej atmosferze pokoju. O to nam właśnie, proszę Państwa, chodzi. Gratuluję tutaj wójtowi gminy, szczególnie tej orkiestry, która się składa z bardzo młodych osób. To są uczniowie klas zarówno szkoły podstawowej, jak i szkół ponadpodstawowych. I proszę Państwa, no coś wspaniałego, coś wyjątkowego. Młodzi ludzie, a chcą uczyć się grać, chcą grać, chcą występować, chcą uprzyjemniać te wszystkie radosne chwile. Także bardzo serdecznie dziękuję orkiestrze. Zapraszam Pana Starostę Mariusza Węgrzynowskiego. Panie Wójcie, Szanowni Państwo, 19. Powiatowy Kulinarny Konkurs, który tutaj dzisiaj będzie się odbywał, to jest taki moment, taki czas, żeby podziękować też wszystkim, którzy te smakołyki przygotowują, ale najpierw, drodzy Państwo, to trzeba podziękować rolnikom, sadownikom, tym wszystkim, którzy w pocie czoła zbierają to wszystko, co później staje się dla nas pokarmem. Konkurs kulinarny. Konkurs, w czasie którego nie tylko te wszystkie elementy związane z kuchnią ukraińską, ale również tutaj gminną, powiatową, regionalną, wojewódzką, ale też ogólnopolską. Będziemy podziwiać nie tylko sam wystrój i smak, ale również to wszystko, co wiąże się, proszę Państwa, z tradycją danej gminy, z tradycją naszą polską, co wiąże się z naszą historią, z naszą kulturą i z naszą tożsamością narodową. O tym, drodzy Państwo, trzeba przypominać i mówić i podkreślać, że to, co regionalne, to, co nasze, to, co polskie, to najlepsze. Polscy kucharze wygrywają rywalizacje na całym świecie. To, co polskie, jest dobre, jest smaczne i przede wszystkim zdrowe. W tych dzisiejszych czasach o tym trzeba pamiętać, że stawiajmy na zdrową żywność. A tutaj mamy pewność w przypadku polskich rolników, polskich sadowników, że to, co wyprodukują, jest na pewno zdrowsze niż w innych państwach. Serdeczne podziękowania dla tych wszystkich, którzy ten trud pracy włożyli, żeby przygotować tą dzisiejszą uroczystość, żeby móc z nami podzielić się tym wszystkim, co jest pracą bardzo wielu osób. Wygląda przepięknie, smakuje równie cudownie. I drodzy Państwo, starajmy się każdego dnia, nie tylko przy okazji takich spotkań, podkreślać rolę i wagę naszych gospodyń, podkreślać rolę i wagę tych wszystkich, którzy wiążą się z tą tradycją, z tą kulturą. Nie musieli przecież tego robić, chcą natomiast, bo tak zostali wychowani, chcą przekazywać kolejnym pokoleniom to, co stanowi konkretną naszą polską wartość. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy przygotowali te wszystkie imprezy towarzyszące. Ale pozwólcie Państwo, że ja jeszcze chciałbym tutaj przywitać obecnych na tym dzisiejszym spotkaniu radnych Rady Powiatu Tomaszowskiego. Jest Pani Martyna Wojciechowska, jest Pani Teodora Sowik. Był tutaj gdzieś obecny, ale odjechał samochodem Pan Sławomir Żegota. Mam nadzieję, że będzie z nami. I również chciałbym przywitać media, które są obecne i przekazują te ważne informacje właśnie z tego dzisiejszego wydarzenia, żeby ono dotarło nie tylko do tych, którzy będą w dniu dzisiejszym uczestniczyć, ale również tych wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z tym materiałem, zobaczyć, obejrzeć i później móc ewentualnie spróbować swojej kuchni takich przepisów, takich przysmaków, żebyśmy mogli wszyscy się cieszyć i radować tym, co jest, tak jak powiedziałem, trudem polskiej ziemi. Życzę wszystkim
dobrej, udanej, wspaniałej zabawy. Szczęść Boże. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, cieszę się bardzo, że po tej przerwie mogliśmy się spotkać właśnie tutaj, w tej gminie, w tej wspaniałej gminie, która właśnie osiąga takie wspaniałe wyniki. I to właśnie z tego miejsca gratuluję Panu Wójtowi. Panie Andrzeju, Wójcie, gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Proszę Państwa, jeszcze tutaj jest z nami Pan Przewodniczący Komisji Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego, Pan Grzegorz Dziwasiński. Witamy serdecznie, Panie Grzegorzu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na zakończenie, żeby nie przedłużać, jest nam niezmiernie miło, że jako współorganizatorzy możemy po tym czasie pandemii, po tym czasie, który spowodował, że nie mogliśmy się spotykać, jesteśmy tutaj. Życzę Państwu dzisiaj samych dobrych chwil, wspaniałego dnia i wszelkiej pomyślności zarówno dla Państwa, jak i dla Państwa rodzin. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Mili goście, w tym roku, jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, motywem przewodnich zmagań kulinarnych będzie kuchnia ukraińska. Każda z reprezentacji miała za zadanie przygotować potrawy związane z kulturą i kuchnią ukraińską. Jestem przekonana, że uczestnicy dzisiejszych kulinarnych zmagań dostarczą nam niesamowitych wrażeń smakowych, wizualnych i będzie to prawdziwa uczta dla podniebienia. Pewnie wszyscy już nie mogą się doczekać degustacji tych potraw, ale zanim to nastąpi, chciałabym, aby Państwo poznali naszą komisję konkursową. Jest nam niezmiernie miło, że w naszym jury będą pracowali pani Ewa Wędrowska, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, która będzie jednocześnie przewodniczącą komisji, pan Michał Czechowicz, członek zarządu powiatu, pan Grzegorz Goleń, radny gminy Czerniewice, pan Marcin Skorupiński, doradca zarządu do spraw rozwoju w projekt Solar Technika oraz pani Agnieszka Cichecka, szefowa kuchni Sala Bankietowa Księżycowy Czar. Zapraszam Państwa tutaj do nas. Proszę komisję konkursową o przygotowanie się do degustacji i oceny potraw, a ja szybciutko Państwu, tak nie przedłużając, tylko przybliżę zarys konkursu, żeby nie czytać całego regulaminu. Konkurs jest organizowany przez Gminne Centrum Kultury, Rekreacji i Bibliotekę Publiczną w Czerniewicach pod patronatem wójta gminy Czerniewice oraz starosty powiatu tomaszowskiego. Celem konkursu jest utrwalenie dziedzictwa kulturalnego, kulturowego i kulinarnego, dbanie o zachowanie wizerunku stołu naszych przodków oraz zintegrowanie środowisk wiejskich kół gospodyń wiejskich. W konkursie udział biorą 3 do 5 osobowych reprezentacji kół gospodyń wiejskich, a komisja konkursowa powołana jest przez organizatora i oceniać będzie potrawy regionalne w kategoriach: potrawy z produktów pochodzenia zwierzęcego, mięso, ryby, wędliny, drób, potrawy z produktów pochodzenia roślinnego, napoje, desery i inne produkty regionalne. Komisja konkursowa zakończyła obrady, zatem zapraszam do nas komisję i przewodniczącą panią Ewę Wędrowską, aby przedstawili wyniki i ogłosili zwycięzców naszych zmagań, bo to jest konkurs, więc musi być podium. Zapraszam również do nas gospodarzy dzisiejszej imprezy, pana starostę Mariusza Węgrzynowskiego i pana wójta Andrzeja Bednarka. Szanowni Państwo, protokół z rozstrzygnięcia 19 powiatowego konkursu potraw regionalnych w dniu 12 czerwca 2022 roku. Komisja w składzie Ewa Wędrowska, Michał Czechowicz, Marcin Skorupiński, Grzegorz Goleń i Agnieszka Ciechacka, tak, dobrze, dokonała oceny potraw przygotowanych przez reprezentujące kół gospodyń wiejskich z powiatu, reprezentacje kół gospodyń wiejskich z powiatu tomaszowskiego według kategorii zawartych w regulaminie. Werdykt
komisji konkursowej jest następujący. Pierwsze miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich z gminy Rokiciny, Maksyma Milianów. Państwo, na zakończenie serdeczne gratulacje dla zwycięzców, czyli dla Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Rokiciny. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry Państwu. Gościmy dziś w gminie Czerniewice. Dziś 19 już konkurs kulinariów czerniewickich. Święto zarówno gminy Czerniewice, jak i całego powiatu tomaszowskiego. Tym niemniej cieszę się, ponieważ przez 2 lata, przez pandemię koronawirusa, zamknięci byliśmy w domach, nie mogliśmy się spotykać. A tutaj dzisiaj piękna pogoda, wspaniali ludzie zjechali z całego terenu powiatu tomaszowskiego. Miałem dzisiaj przyjemność być w jury tego konkursu. Potrawy, które dziś były serwowane przez wszystkie gminy powiatu tomaszowskiego, przez koła gospodyń wiejskich, prezentowały najróżniejsze potrawy, natomiast głównym leitmotivem dzisiejszego konkursu były potrawy ukraińskie. Ogrom pracy, które przygotowały panie, jak i również w jednym z kół gospodyń wiejskich był pan, zasługuje na szczególne uznanie. Potrawy pyszne, wspaniałe, przygotowanie, dekoracja, coś niesamowitego. W tym roku wybór był bardzo ciężki, to mogę powiedzieć jako członek tego jury. Obrady trwały bardzo długo, były burzliwe, oczywiście pozytywnie burzliwe. I tak w tym roku to 19 konkurs został, zwycięzcą zostało koło gospodyń wiejskich z gminy Rokiciny, ze wsi Maksymilianów. Gratuluję serdecznie tego zwycięstwa. Oczywiście gratuluję wszystkim kołom gospodyń wiejskich za to, że przybyły, że zechciały poświęcić swój czas, przygotowując te wszystkie potrawy. Tak więc dalej bawimy się. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnym święcie w gminie Czerniewice. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na 19. konkursie kulinarnym w gminie Czerniewice. Jest to konkurs organizowany wspólnie z powiatem i gminą Czerniewice, powiatem tomaszowskim. Ja mam dzisiaj przyjemność reprezentować pana marszałka Grzegorza Szajbera i zarząd województwa łódzkiego na dzisiejszym konkursie. Wyjątkowy konkurs, konkurs, w którym koła gospodyń z terenu powiatu tomaszowskiego konkurują potrawami ukraińskimi, które pozyskały od mam, od kobiet, które u nas zamieszkały w związku z wojną i musiały uciekać z Ukrainy, i te panie przekazały te przepisy, i według tych przepisów dzisiaj są potrawy tutaj, które konkurują między sobą i która będzie najlepsza. Także wspaniała impreza. Oprócz tego jest wiele towarzyszących imprez, miejsc rekreacji dla dzieci. Także wspaniała impreza zorganizowana przez gminę Czerniewice i powiat tomaszowski. Powiat tomaszowski reprezentuje tutaj pan starosta Mariusz Węgrzynowski. Także naprawdę piękna pogoda. Zapraszamy wszystkich, jeżeli dzisiaj jeszcze będzie można to obejrzeć. Myślę, że każdy, kto przyjdzie, to coś dla siebie miłego tutaj znajdzie, mile spędzi
czas. Ostatnio mamy przyjemność korzystać i chłopiec z wyśmienitych konkursów, jakimi są konkursy kulinarne. Nawet nie może dzisiaj podnieść główki. Możemy się bawić w Czerniewicach na 19. miesięcy. Konkursie kulinarnym i powiatu tomaszowskiego. O tyle jest ciężka sytuacja, wczoraj że choroba, mieliśmy okazję być również w Tomaszowie Mazowieckim na tak zwanej Bitwie Regionów, mówi na się, również konkursie kulinarnym. Jego koszt również to ponad 10 milionów złotych w tym momencie. Tutaj właśnie jakiś czas temu w powiatach, była podobna gmina, sytuacja z małą Zosią, panie z kół gospodyń wiejskich mogą sumę. Serwować swoje mówimy specjały, o tym, ponieważ wierzymy, przede wszystkim specjały polskie, polskich produktów, was, polskich warzyw, wykonane przez nasze polskie panie. I możemy smakować te wszystkie produkty tutaj właśnie na tego typu impreza. Taka impreza jak w Czerniewicach zgromadziła bardzo wiele osób, kilkaset osób z gminy, jak i powiatu tomaszowskiego i ościennych gmin. Cieszę się również, że my jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa możemy być obecni, możemy reprezentować Krajowy Ośrodek Wsparcia i również mówić o tym, co polskie kobiety, co polskie koła gospodyń wiejskich mogą zrobić i co możemy smakować, bo naprawdę polskie produkty, takie tematy również Polska może smakować. Kolejna niedziela pracująca i pracowita dla naszych dzierlatek, czyli grupy senioralnej z Powiatowego Centrum Animacji Społecznej. Tym razem nasi uczestnicy zagościli w Czerniewicach na 19. konkursie kulinarnym. Przed chwilą oglądałam wszystkie stoiska, gdzie królują oczywiście, króluje kuchnia ukraińska, królują barwy, ale przede wszystkim widać integrację i zabawę wszystkich kół, które tu się zgłosiły. Seniorki pracują pod kierunkiem pani Agnieszki Wieczorek. To jest praca do wykonania, ale sprawia im to tak wiele radości i chętnie uczestniczą we wszystkich możliwych tego typu imprezach. Niedawno była impreza związana z obijaniem masła, następnie było miodobranie, dziś są kulinaria i chętnie te panie wykonują te prace, a następnie pojawiają się na takich konkursach, by pokazać, że seniorzy też mogą i chcą w ten sposób spędzać czas. Jesteśmy na 19. konkursie kulinarnym. Po 2 latach pandemii imprezy regionalne, gminne w powiecie tomaszowskim ruszyły pełną parą. Tydzień temu byliśmy na ubijaniu masła, na miodobraniu. Dzisiaj jest konkurs kulinarny. Impreza udana. Gratulacje dla wójta, dla organizatorów. Piękne miejsce. W ogóle tutaj, jeżeli widać, to po rewitalizacji, ja byłem 2 lata temu, oglądałem tutaj to miejsce, to była ruina. 2, no może 3 lata temu. Natomiast w tej chwili odrestaurowane, bardzo ładnie. W przyszłości myślę, że te tradycje tych imprez, które są w gminach, współorganizowane również ze starostwem, będą kontynuowane. Jest to kontynuowanie naszych tradycji, czy to kulinarnych, czy właśnie innych, odnośnie na przykład ubijania masła, czy właśnie miodobrania. W przyszłości będą również kiszenie kapusty, z tego co wiem, pierzawka w Rzeczycy. No, mamy naprawdę w czym wybierać. Liczę na to, że tak jak przed chwilą powiedziałem, te tradycje, te uroczystości, wydarzenia będą kontynuowane. Z tego miejsca też chciałbym zaprosić już w najbliższą sobotę do Powiatowego Centrum Animacji. Będziemy mieli biesiadę świętojańską, która przewiduje puszczanie wianków przy przylegającej do naszej siedziby rzeki Wolburki. Uroczystość już to, o ile się nie mylę, będzie po raz trzeci od momentu, jak tam się wprowadziliśmy ponownie po rewitalizacji w 2020 roku. Ta tradycja puszczania wianków jest kontynuowana. Myślę, że impreza będzie tak jak tutaj te dotychczasowe, które odbywają się w gminach, będzie udana. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na 19. powiatowym konkursie kulinarnym. Ze swojej strony chcę podziękować organizatorom za zaproszenie i pragnę podziękować też tym wszystkim paniom, które biorą udział
jako koła gospodyń w tym konkursie. Przygotowały niesamowite, bogate stoły. Niesamowicie bogate stoły. Panie się napracowały. Wszystko jest widać pyszne, wspaniałe. Pogoda dopisuje. Jest dużo gości, jest dużo osób. Kto jeszcze nie przyszedł na ten powiatowy konkurs kulinarny, zapraszam serdecznie. Dziękuję też za to, że jesteśmy tu gościnnie witani przez pana wójta gminy Czerniewice, który jest współgospodarzem z panem starostą. Jest dużo osób, każdy się cieszy, są wspaniałe występy dzieci. Panie, które przygotowały posiłki, teraz akurat komisja ocenia, ale z widoku takiego niesmakowego jeszcze, tylko nawet takiego samego widoku, wszystko wygląda przepysznie, jest wspaniałe. Dostaliśmy takie piękne gadżety i ja zapraszam ze swej strony tych wszystkich, którzy jeszcze nie mają co zrobić z popołudniem niedzielnym dzisiaj. Za wszystko dziękuję, szczególnie tym wszystkim, którzy się przyczyniają do tego, żeby nasze kulinarne dziedzictwo nie zanikło, żebyśmy mogli się szczycić, a na dzisiejszym konkursie królują potrawy z Ukrainy. Słyszę tu z kulinariów, że jest barszcz ukraiński. Jest na pewno pyszny, idę posmakować. Dziękuję Państwu bardzo i życzę miłej zabawy. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. My wczoraj byliśmy w Tomaszowie, bawiliśmy się na pikniku rodziny i bitwie regionów, gdzie też były koła gospodyń wiejskich. Dzisiaj jesteśmy w gościnie u pana wójta w Czerniewicach i u pana starosty, którzy wspólnie zorganizowali dla nas już 19 kulinarny konkurs. Szanowni Państwo, to co dziewczyny dzisiaj zaprezentowały na swoich stoiskach, no ogromne szapoba dla każdego z kół gospodyń wiejskich. Naprawdę można poczuć tutaj mocno tę wschodnią kuchnię. Pyszne pielmieni, pyszne gołąbki, kwas chlebowy, wszystkiego tego tutaj możecie spróbować, więc kto jeszcze nie dotarł, to zapraszamy serdecznie. Tutaj ludzie, widzimy, cały czas przybywają. Dziękujemy serdecznie kołom, które zdecydowały się wziąć udział. Dziękujemy organizatorom za to, że to jak zwykle na poziomie to wszystko zostało przygotowane. Póki co pogoda też jeszcze daje radę, więc trzymamy kciuki, że tak razem z tym słoneczkiem zakończymy dzień dzisiejszy. Się zdecydować, komu przyznać to pierwsze miejsce, ale różnica punktowa była naprawdę niewielka i no, nie da się tak powiedzieć, jak kto jest dalej najlepszy, bo wszystkie potrawy były po prostu przepyszne. Dlatego zdecydowaliśmy, że drugie miejsce ex aequo otrzymują koła gospodyń wiejskich. Inowłódz, reprezentacja gminy Inowłódz, Lubochnia, koło gospodyń wiejskich Iskierki, Żeleklinek, koło gospodyń wiejskich Karolinów, Rzeczyca, koło gospodyń wiejskich Luboczanki z Luboczy, Tomaszów Mazowiecki, koło gospodyń wiejskich Ciebłowice Duże, Tomaszów Mazowiecki, Dzierlatki, Ujazd, koło gospodyń Niewiadów i Czerniewice, reprezentacja gminy Czerniewice. Zapraszamy wszystkie panie do nas po odbiór nagród. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa po przerwie związanej z rewitalizacją tego terenu i pandemią. Pragnę Państwa poinformować o tym, co zmieniło się u nas przez ostatnie lata. Dzisiaj znajdujemy się w miejscu spotkań i rekreacji gminy Czerniewice. Do 1945 roku
były w tym miejscu zabudowania gospodarcze majątku ziemskiego Czerniewice. Po II wojnie światowej działała tutaj gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska. Po upadku gminnej spółdzielni teren ten uległ dewastacji. W 2017 roku przygotowaliśmy projekt i podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na rewitalizację tego terenu. Prace w tym obiekcie były prowadzone w latach 2019-2020. W 2021 roku wykonaliśmy rewitalizację parku przy pomocy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Mamy jeszcze dalsze plany uatrakcyjnienia tego terenu. Takich miejsc i obiektów zrewitalizowanych na terenie naszej gminy mamy już kilka i zachęcamy do ich obejrzenia. Na przykład perły naszej gminy, powiatu i województwa, czyli drewnianego kościółka w Czerniewicach z pięknymi polichromiami na drewnie, który został zbudowany w 1423 roku. Jest to najstarszy drewniany kościół w województwie łódzkim i jeden z najstarszych w kraju. Drugi piękny zabytek mamy w miejscowości Krzemnica. Jest to kościół zbudowany w latach 1598-1600. Na terenie gminy znajdują się też zabytkowe kapliczki zbudowane w 1635 roku. Sześć parków podworskich, miejsce upamiętniające zwycięską bitwę ze Szwedami i wiele innych obiektów, którymi możemy się pochwalić. Drodzy Państwo, słyszeliście, że w naszej małej ojczyźnie dbamy o dziedzictwo kulturowe. Nie zapominamy jednak także o teraźniejszości i przyszłości naszej gminy. Budujemy infrastrukturę niezbędną do normalnego funkcjonowania mieszkańców. W Czerniewicach zmodernizowaliśmy szkołę wraz z przedszkolem. Zbudowaliśmy nową stację uzdatniania wody w miejscowości Turobów i zmodernizowaliśmy kolejną stację w miejscowości Stanisławów Studziński. W miejscowości Zagóry rozbudowujemy oczyszczalnię ścieków. W którąkolwiek stronę gminy pojedziemy, ujrzymy nowe drogi. Budujemy miejsca spotkań i rekreacji w wielu miejscowościach na terenie gminy, aby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać, poćwiczyć i zrelaksować po pracy. Tworzymy warunki dla inwestorów. W naszej strefie przemysłowej w Podkonicach Dużych powstały dwa zakłady, które zatrudniają ponad 650 osób. Przygotowujemy kolejne tereny pod przyszłe inwestycje. Dzieciom i młodzieży umożliwiamy naukę gry na instrumentach muzycznych. 5 lat temu utworzyliśmy gminną orkiestrę. Dzisiaj Państwo już mogliście ich podziwiać. Finansujemy również zajęcia sportowe w piłce nożnej, bilardzie, tenisie stołowym. We wszystkich tych dyscyplinach nasi reprezentanci odnoszą mniejsze lub większe sukcesy. Pomagamy również zespołowi Czerniewiczanie oraz emerytom i rencistom zrzeszonym w kole emerytów, rencistów i inwalidów. Zmiany, które nastąpiły w naszej gminie od 2015 roku, już są dostrzegane przez mieszkańców i naszych gości, ale przed nami wciąż wiele pracy. Drodzy Państwo, mamy wizję rozwoju gminy i wspólnie ją realizujemy bez żadnych podziałów. Rozwój naszej gminy zależy od bardzo wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, a w szczególności od ludzi, z którymi mam przyjemność współpracować. W tym miejscu pragnę podziękować pracownikom Urzędu Gminy, jednostek podległych, sołtysom, radnym gminnym, mieszkańcom gminy,
radnym powiatowym, zarządowi powiatu, wojewodzie łódzkiego, posłom z naszego okręgu, panu senatorowi i tym wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, aby ta gmina rozkwitała.